Bo niektóre kraje Europy uznają Karlsztejn piramid za najwyższy na Australii. Ale to jest według tego, że to jest na tym samym szelfie kontynentalnym, że są tam też kangury i te dziobaki, że to był kiedyś wspólny ląd, nie? No to ja, Jasiu, potomek Jakuba Bujaka, który brał udział w wyprawie w 1939 roku na Nadę Wiejsk. Proszę Państwa, to jest historia. To jest historia. Co tutaj? Uwaga, powtarzam pytanie. Nie wstydź ci, że po 70 latach nie doszliście. No wiesz, no. Wali się fatem na Nadę. Tak to z górami, raz puszcza, raz nie puszcza. Raz nie puściło. Ale wiesz, to świadczy o klasie dziadka, nie? Tak, no, na pewno. Jednak trochę inne urządzenia wtedy. No także też mieli bagaż. Trzeba im nawet uzdać, nie? Także mam jakieś usprawiedliwienie, jakby co. Natomiast, no, jeszcze będę chciał próbować. Która jest naprawdę fajna. Można w ogóle na niej jakąś nową drogę spróbować. Ja bym się pisał. To jest faktycznie rocznica, że no. 75-lecie się zbliża. Kolejna to jest za 9 lat, to już... Nie no, ale 75 lat. Bo wiesz, jak my za Bernem jedziemy, to zawsze jest wejście do ścieżki. No nie wiem, dobra, tylko nie było wejścia. A, no zima, no zimą to wiesz. Zimą się jeździ, a nie wchodzi. 110 lat i wszedł ostatni raz na Elbrus? Czoka Zalichanow, jak miał 110 lat, wszedł na Elbrus ostatni raz, w 68 roku. W sumie wszedł na Elbrus 209 razy. Koniec ujęcia. I to mówił Artur Heiser. Tak. A jemu trzeba wierzyć. Rozmowa z trenerem. A słuchaj, a jakie mają być przerwy? Oto parę przebitek z jednego z pierwszych spotkań najlepszego teamu pod Elbrusem w 2000. Do czycia. Też koleżanki. I tam je puściłam i na wysokości 2000 i na 4. No i ma być lampa, no. Pierwszy był w 32 roku. Cztery polskich się załatwiło. Co to jest za mapa, proszę pani? To jest mapa Elbrusu. To jest light. Czy to prawda? Jędrek, powiedz coś o tym. Zobaczymy, będziemy próbować. Będziemy próbować, tak, bo najważniejsza jest praca zespołowa. Mamy taki plan, że członkowie grupy Extreme przytrzymują człon tej grupy po to, żeby Jędrek mógł spokojnie biec. Oczywiście puszczamy jednego z Kazachów z przodem, żeby torował. To jest wstępny plan. Kurde, niestety. Powiem, że jest mocna konkurencja w kategorii odboju. W kategorii geriatrycznej. Mocna konkurencja. To narty ważą 700 gram. Na nich Jędrek Wargiel. Generalnie chyba trzeba sobie takie narty sprawić. 4,5 tysiąca metrów powyżej. Aleksandra Szymczak napiera. Kolegów proszę tam też. Ale trochę będzie piękna. Jeśli można. Ale jakiś taki ciągły samochód. Trochę mamy tego śniegu. Oto nasz nowy dom. No. Lepiej niż tam, nie? Ja chciałbym przynajmniej wobec Krzyśkowi podziękować, że w zajebistym miejscu teraz jesteśmy. I co, skaczemy czy co? Jak wyjdzie, że Olka ma najbardziej obosioną klatę. Nie, nie, nie. Ale nie, mamy się napiąć czy co? Krzysiu, dawaj na klatę! Już padło zdjęcie? Tak! Tu jeszcze 1100 przewyższenia zostaje, tak? No, no mnie na moim zegarku 1000. Wiem. Nabiegam, żeby się zmyć. Napieraj, napieraj. Szybciej na dół. Ostatnie metry. Chmury zaczynają szaleć, tak jakby nie chciały nas dopuścić do szczytu. Lokacja, zgłoś się do Artura, odbył. Flagi trzeba wyjąć. A masz? No tak, mamy Trójmiasta. Robert, nie wiem czy widać ten kamień. O! Ja
Elbrus dobyty. Ostatnie szkolenie na 5000, jak należy zrobić prawidłowe zdjęcie szczytowe? Cofam to. Puść. Jak cofasz? Ta ręka. Twarz zostaw. Ale ta noga musi... Oleńka przykryta. Powiem nerce. Ja cię sunę. Waliło piorunami, ale przeszło. Artur, to masz zacznijmy schodzenie już. Bo ja nie przeżyję tej nocy. Słucham. Proszę Państwa, 20 września 2010, dzień, w którym mamy taki briefing, czyli będą informacje na temat, jak te zawody mają wyglądać. Czekaj, jeszcze raz. Dziękujemy Polskiemu Związkowi Alpinizmu. Kapu wam dać. A słuchajcie, adres to taki polski, czy tutaj, gdzie mieszkam? Polski. Polski. Piotrek, jak się czujesz? Świetnie. Jak zawsze w bierze zawodów adrenalinka. W czym sekret? Kto w tym roku wygra? Kto wygra w tym roku? W trasie klasy. No, w trasie Extreme. Z kobiet. W Extreme. Z kobiet. Wrzęczne. No. Kto wygra? No dawaj, odpiszaj. No, надо узнать, даже до 23-го все узнаем. Kto? Do 23 wszystkiego się dowiemy. 23 wszystkiego się dowiemy. Dobra. Okay. W czym tkwi sekret jej mocy? W czym sekret twojej siły? Trening? Какой тренер, о чем? Какие тренировки? Ale zobaczmy. Zobaczmy. Zobaczmy, co tu mamy. Da. Lemoniada. Lemoniada. Czyli nie piwo. Dobra, okej. Pasiba. Od najstarszego do najmłodszego tutaj się ustawiła nasza ekipa. Сказ это вот, ну для нас это вот себя, своих соперников и друзей, той энергии. Мы говорим просто три слова. Мы сделаем это. Давайте, открывая и сегодня эти соревнования, скажем то же самое по моей команде. Мы сделаем это! Подумаем, а просто вот информация, имейте в виду, вот эти номера, да, ваши, вот, а с национальным парком согласовано, так сказать, национальный парк, мы не платим эти соревнования и... Odbierałeś mojego telefonu, Robert. Odbierałem. Nie słyszałem ciebie. No. Maleńka, co to była za sytuacja? Znowu zostaliśmy zrobieni w konia. Okropne. Okazało się, że na stacji pośredniej nie działa kolejka. I musieliśmy wyrżnąć z buta na lekką rozgrzewkę pół kilometra do góry. Zrobiliśmy to w 35 minut, w ogóle bez żadnej zadyszki. Bez grama potu. Ja niestety, jak ta rozgrzewka wykazała, jestem stary. I muszę sięgnąć po doping, czyli skarpetki limfatyczne. Skarpetki limfatyczne z taką koroneczką tutaj, bardzo takie erotyczne. Robert, jak się czujesz przed startem? Bez rakiety. 20 minut! Znakomicie. To tam taki beton jest, wiesz? Ura! 20 minut, 15 minut starcia. Już поняли, судьи пошли на поводу u uczestników. Ja im jadę po poводу koszyk. Na rzecz drużyny przeciwnej! Hurra! 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 Jak się czują pierwsi zwycięzcy? Mamy ważny komunikat. No, to był Jędrek? Tak, Jędrek pierwszy był, ja byłem drugi. Jak było? We are the champions! We are the champions! Jak się czujesz? Który byłeś na mecie? Piąty chyba. Piąty, no to super. I o które, ile czasu? Nie wiem, godzina z 10, coś. Widziałam tego Jędrka, który po godzinie zbiegał. Kurna, albo będziesz taka zajebista, albo świstak. Położyłem się, czekamy chwilę, za chwilę.
I po co myślę, nie kurwa, sprawdzę, musi to być albo... No. Muszę to wyciąć. Same ten... Nastroje bardzo dobre. A spasali wczoraj azerbajdżanski, jeden parin paszł na górę. Czyli druga próba, Kacper. No wiem, że wczoraj trochę byłeś niepocieszony tym, no, że nie było startu, ale teraz, jak się czujesz? No, cieszę się, że... Przybieg. Jak było? Panie. Hej! Alo! Idzie ty сюда! Dobra, dysk chwal. Ej, żabo Mari! Ej, żabo Mari! Ej, że Denisa nie zabrali! Wyszli Polaki, się pamiętili i na Elbrusie zwyciężyli! Hej! Brawo! Hip, hip! Hurra! Proszę Państwa, szykuje się jakaś chyba poważna dyskusja. Artur chce podsumować wyjazd. To nasz zwycięzca. Pija karbo oraz proteiny. Chodź. 24 września 2010, godzina 17:01. Po zawodach. Ale brak tego kontaktu osobistego, wypowiedzenia sobie pewnych rzeczy głośno, jest też dokuczliwy. I ja chcę się głównie skupić na tym programie himalajskim. Tutaj z tych osób, jak tutaj siedzimy, no jest takich paru zawodników mocno zainteresowanych, więc to może rozmowa do nich, ale nie tylko. I no, jakby skontaktował, dostał ode mnie wytyczne i tej zimy, która była w Tatrach, te wytyczne realizował bardzo ładnie. I teraz zrobiliśmy tam wyprawę unifikacyjną na 8 i za rok będziemy chcieli ją znowu robić. Nie? Także jest grupa zawodników obecnych tu na sali, nieobecnych na sali, którzy już dopytują, gdzie to będzie, jak to będzie i z tych osób, które tu siedzą, to powiedzmy Krzysiu Gajdziński jest taki najbardziej zainteresowany, już ślub sobie pod wyprawę. Pod wyprawę. Ja, więc ja myślę, że będzie to wyprawa na K2 z opcją Broad Peak. Dużo by o tym mówić, jak to logistycznie, kurde, wymyśleć, żeby to miało więcej nogi, bo ludzi, którzy są pierwszy raz w Kałakowie, trudno rzucić powiedzmy na K2, nie? Czyli ten Broad Peak był. Z drugiej strony jako opcja, z drugiej strony dzielić siły, powiedzmy, wyprawie na 2 8-tysięczniki naraz, to też jest wątpliwa sprawa, no ale ta logistyka, powiedzmy, myślenia o tym, to nie musi się jakby odbywać tutaj w tak szerokim gronie. Natomiast co ja chcę powiedzieć, kurczę, w tym gronie, bo jakby... Jak ktoś się sprzedał? A gdzie ona z tym? Ale zamek się zepsuł. Pan nie miał wyjątkowy. Oleńka, a teraz druga zwycięzczyni. Tak. Czy mogłaś powiedzieć coś o człowieku? No, ja jeszcze ten o tą godzinę 9 poprawię i też mnie wleję. Dobra, brawo. Nie zrozumiałeś. W ogóle nie zrozumiałeś. Za to przyniósł. Несчастливый. Дасим, потому что вот у меня лежат грамоты по порядку. Я сейчас буду награждать человека совершенно особенного. Бессменный наш. Сначала главный судья, сейчас... Юстина! 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 Знаешь что? Але-але! И первое место у нас заняла Степанишина Оксана. Ola! 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 Gola! Ola! No. Nie dostałam prezentu! A czemu ja nie dostałam prezentu? Jędrek Nisz! Jędrek Nisz! Jędrek Nisz!
Misz! Jędrek Misz! Jędrek Misz! Jędrek Misz! Jędrek Misz! Jędrek Misz! Ale nagrałeś takie same.